Cześć wszystkim. Witam w grze The Planet Crafter. I dzisiaj ponownie odpalimy sobie rakietę, ponieważ okazuje się, że rakieta to są źródła surowców. Ta z lewej przyciąga uran, czyli zielone, ta z prawej przyciąga iridium, czyli czerwone. Ale nam jest potrzebne tylko zielone. Ponieważ czerwonego mam bardzo dużo. Za tą rakietą jest taka jaskinia, gdzie widać, jak opadają tam jakiś wodospad jakiegoś pyłu. I w tej jaskini jest pełno iridium. A jak sobie człowiek jeszcze zrobi wiertarkę do wydobywania rudy, to będzie samemu wydobywało i to jest bardzo proste. Natomiast z tym będzie problem. Także to nie był przypadek, że wtedy zawsze po starcie... rakiety spadał deszcz meteorytów. I do tego okazuje się, te rakiety po prostu służą. One po prostu ściągają z okolicy, z planety. Asteroidy z pierwiastkami promieniotwórczymi. Muszę sobie większy zbiornik na tlen zrobić. Niestety problem czasem polega na tym, że ciężko jest się dostać do takiego źródełka. Do takiego zawaliska radioaktywnego. Tam coś jest. No i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... 8 tego.
9. Trzeba jechać nabrać tlenu. I w zasadzie na tym mój pokaz mógłby się zakończyć. Gdyby nie to, że... Nie mam jednego. Gdyby nie to, że... Po co można robić coś raz, skoro można zrobić to dwa razy? I od razu odpalimy sobie drugi start. I następna. Jesteśmy potęgą kosmiczną. I zaczyna się od początku. I zaczynamy nasz połów od nowa. Na szczęście nie niszczą te deszcze infrastruktury. Oops. Pewnie zastanawiacie się, po co ja tyle tego zbieram. Zaraz wam pokażę, po co. To są nasiona i pewnie, jak widzicie, już opanowałem technologię produkcji żywności, chociaż nie porywa.
Trzeba sobie takie urządzonka założyć do tego. No jeszcze wam na szybko pokażę, bo już 10 minut minęło. Po co ja to wszystko zbieram? A zbieram to po to, że... z tego zielonego robi się właśnie takie coś. A też zielone i czerwone pałki są potrzebne, bo to są elementy nuklearne do produkcji na przykład reaktorów. Widzicie, to tutaj reaktor nuklearny typu drugiego potrzebuje już 3 zielone i jakiś proch wybuchowy, którego jeszcze nie opanowałem i nie wiem skąd to wziąć, ale już niektóre rzeczy... O, tu już uran jest potrzebny. Także pomału urządzenia zaczynają wymagać. A, jeszcze wam coś, jedną rzecz pokażę. Bo w międzyczasie... A, tutaj. Dorobiłem się czegoś takiego. Nic tu jeszcze nie odblokowałem. Generator alg, biomasy. Do wzrostu żywności. Tu się nic z tym nie robi. No ale dzięki temu od razu zobaczcie Terraformation Index, że jest MTI, a nie ten mały. Czyli dość ostro terraformowanie poszło. Już zdążyłem sobie zrobić trawnik, który generuje jakąś biomasę. A jakby tego było mało, to już przeszliśmy w terraformowaniu ze stanu wody ciekłej. I mamy 10%, idziemy w kierunku jezior. Czyli prawdopodobnie w następnym odcinku będziecie widzieć już jeziorko. Odkryłem też ze 2 ciekawe lokacje. Może się tam przejdziemy. A na razie to wszystko. I miejmy nadzieję, że do zobaczenia. Trzymajcie się, hej!